Dzień dobry, czas na QA. Przepraszam za to delikatne tygodniowe opóźnienie, ponieważ przed tygodniem ogłosiłem ten post na Twitterze, że proszę o pytania czy o skargi do QA, ale troszkę działo się w piłce, więc uznałem, że kilka tematów, jak na przykład forma Barcelony czy Carlo Ancelotti pod kątem pracy w Brazylii, warto było poruszyć, więc teraz jest troszkę spokojniej i bierzemy się za QA. Piotr Off. W meczu Flamengo kontra Al-Hiral chyba pierwszy raz słyszałem pana jako komentatorską jedynkę. Fajnie w końcu usłyszeć trochę więcej emocji w głosie. Czy jest szansa, że przy transmisjach ligi hiszpańskiej częściej będzie też pan występował jako jedynka? Zdarza mi się występować jako jedynka przy transmisjach Ligi Hiszpańskiej, zdarzało mi się przy transmisjach także polskiej ekstraklasy czy wielu innych spotkań, więc to nie była pierwsza tego typu sytuacja. Natomiast rzadziej rzeczywiście występowałem jako jedynka w tych dużych meczach. Chyba tylko raz Real Madrid robiłem właśnie jako jedynka, bodajże w starciu z Atletikiem. Czy częściej będzie miała miejsce taka sytuacja? Nie wiem, ponieważ nie ja odpowiadam za przygotowanie grafiku i nie ja sugeruję ludziom, którzy przygotowują grafik co ja powinienem komentować. Ja na pewno bardzo lubię komentować jako jedynka, bardzo mi to odpowiada, daje to więcej adrenaliny i szczerze mówiąc, nawet bardziej lubię komentować mecze jako jedynka niż jako dwójka. Natomiast jeżeli moi pracodawcy wychodzą z założenia, że więcej mogę dać jako dwójka, to ja po prostu do tego się dostosowuję i nie mam z tym żadnego problemu. Jeśli chodzi o te emocje w głosie, to jest taki temat, który też często się pojawia. Ja nie mogę wkładać zbyt dużych emocji, kiedy komentuję jako dwójka, bo brzmiałoby to karykaturalnie i stałbym się po prostu męczący dla widzów, więc siłą rzeczy, jako dwójka, muszę komentować z jakimś tam delikatnym hamulcem, ponieważ dwójka odpowiada za coś innego. W moim odczuciu dwójka odpowiada za analizę sytuacji boiskowej i poszerzanie kontekstu. Też każdy komentuje inaczej. Jedni stawiają na ciekawostki, drudzy bardziej właśnie na boisko. Ja staram się stawiać bardziej na boisko, ale jeśli są takie mecze jak Flamengo kontra Alchilal, to moim zdaniem jest też miejsce na ciekawostki, żeby przedstawić widzowi, co to w ogóle jest to Alchilal i jacy piłkarze grają we Flamengo. Natomiast czy częściej będą takie sytuacje? Nie wiem. Jeśli częściej będę wpisywany właśnie jako, jako jedynka, to spoko. Jeśli nie, to nie. Rafał, czekanko na nową płytę Aviego. Jak Ci siadł nowy singiel? Siadł mi bardzo dobrze. Uważam, że to jest top 3 kawałków Aviego do tej pory. Zdecydowanie. Kamil La Liga Fan. Mówił Pan, że chce popularyzować hiszpański futbol parę lat temu. Bardziej powiedziałbym, jako taki dodatkowy aspekt mojej pracy. Samo popularyzowanie futbolu hiszpańskiego nie jest głównym celem mojej pracy. To jest dodatkowy aspekt. Wiadomo, że zależy mi na tym, żeby La Liga miała więcej fanów, natomiast, tak jak mówię, to nie jest główne moje założenie. Dlaczego większość odcinków u Pana skupia się teraz na tematach Real Barca, dość popularnych i często omawianych wszędzie indziej, a nie na tych mniejszych klubach w Hiszpanii? Ale wiesz co, były odcinki o Walencji, były odcinki o transferach Seville'i, Poruszałem nawet takie tematy jak transfery Realu Valladolid. Pojawił się ostatni odcinek także o Majorce po zwycięstwie nad Realem Madryt, więc staram się poruszać i takie, i takie tematy. Natomiast nie ukrywam, że od samego początku, kiedy ten kanał powstał, zapowiadałem to i tak też postępuję. Jeżeli pojawiają się jakieś ciekawe wątki wokół Realu Madryt czy Barcelony, to staram się je regularnie poruszać. Często właśnie kieruję się czymś takim. Jeśli jest coś ciekawego wokół tych klubów, to po prostu łapię taki temat, staram się go rozpracować, czyli na przykład Dlaczego Barcelona broni tak skutecznie? Czy warto przedłużyć kontrakt z Danim Sebajosem? Dlaczego Real Madrid nie stawia na Hiszpanów? Staram się ten temat wycisnąć po prostu, podać jak najwięcej faktów, korzystając tam z różnych statystyk i tak dalej i przedstawić własną opinię, ale nagrywam też takie odcinki o mniejszych klubach, z tym, że nagrywając odcinki o mniejszych klubach mam też taką świadomość, że muszę widzowi też częściej przedstawić po prostu cały ten kontekst, ponieważ jeśli nagrywam o Realu i o Barcelonie, to ja mam taką świadomość, że kibice ten kontekst znają i że kibice pot potrzebują poszerzenia tego kontekstu, czyli na przykład wyciągnięcie jakichś dodatkowych liczb, na przykład z płatnych platform scoutingowych typu Y-Scout, z których ja korzystam na co dzień, a do których kibice, tacy zwykli, którzy po prostu odpalają sobie mecz, nie mają dostępu, no bo nie muszą tego kupować, plus ewentualnie, czy potrzebują. Często pytają mnie o opinię, więc uważam, że taki jest cel nagrywania odcinków o Realu, Madryt i Barcelonie, czyli poszerzenie kontekstu, znalezienie czegoś więcej niż to, co możecie znaleźć w mediach, plus opinia. To jest moje główne założenie. Bartosz Dwernicki. Jacy dawni południowoamerykańscy piłkarze są mało znani w Polsce, zasługują, żeby przypomnieć ich losy. No nie ukrywam, że ostatnio zacząłem mocniej działać na TikToku i tam nagrywam więcej takich filmików typowo ciekawostkowych pod młodego widza, bo nie można deprecjonować ani starszego widza, czyli tam ludzi, którzy mają lat 50, 60, 70 i którzy oczekują czegoś innego, ale nie ma sensu też obrażać się na rzeczywistości. i warto docenić także młodego widza i moim zdaniem ten TikTok jest bardziej pod młodego widza. Jeśli chodzi o latynoskich piłkarzy, to nie ukrywam, bo bardzo lubię w wolnym czasie słuchać sobie wywiadów z byłymi reprezentantami Brazylii. Takie mam dziwne hobby po prostu i jakieś czasem wpadły mi w ręce wywiady z Amaralem, czyli byłym piłkarzem Pogoni Szczecin, który występował właśnie w reprezentacji Brazylii. I to jest taka postać kompletnie nieznana w Polsce, a to jest gość, który w Brazylii stał się naprawdę olbrzymim celebrytą, który występował w jakichś różnych programach typu show, tańce z gwiazdami i I to jest były piłkarz Pogoni Szczecin, o czym w Polsce chyba nikt nie wie, że były zawodnik Pogoni Szczecin jednak stał się tak wielkim celebrytą w Brazylii i tam śledzą go miliony na Instagramie, więc myślę, że to jest taka nietypowa historia Adrian Malanowski czy widziałbyś Joszko Guardiola w Realu, jeśli tak to na jakiej pozycji? no widziałbym, ale uważam, że jeśli ściąga się takiego piłkarza jak Joszko Guardiola to po to, żeby grał na pozycji swojej wiodącej czyli po prostu jako półlewy stoper na dłuższą metę uważam, że to byłoby gigantyczne wzmocnienie czy przyjście Judah Bellingama do Realu jest konieczne? wszystko będzie uzależnione od tego, jakie decyzje podejmą Modric i cross w najbliższym czasie jeśli się okaże, że oni szybko zamierzają zejść ze sceny, to musi zostać Dani Sebajos i ta pozycja musi też zostać jeszcze wzmocniona, więc wtedy przyjście Juda Bellingama byłoby konieczne. Natomiast też trzeba patrzeć na Juda Bellingama w dłuższej perspektywie, czyli w perspektywie dekady. Więc uważam, że Real Madrid powinien o tego piłkarza po prostu się starać, ponieważ to jest znakomity zawodnik. Jak bardzo ważna jest znajomość języka obcego dla dziennikarza? Ekspert Bundes powinien znać niemiecki, będę pytał do skutku. Przepraszam, nie widziałem wcześniej tego pytania. Nie musi, ale powinien. Uważam, że bardzo ci to może pomóc, ponieważ ja na przykład nie ukrywam, że współpracując z Tomkiem Urbanem jeszcze w i przygotowując się do meczów Bundesligi. Troszkę, może nawet mu zazdrościłem, że jego znajomość języka niemieckiego pozwalała mu na regularne oglądanie niemieckiej telewizji, regularne słuchanie niemieckich podcastów, bo często z tego typu źródeł jesteś w stanie dowiedzieć się wielu ciekawszych rzeczy niż to, co znajdziesz w prasie. I też często liczy się nawet nie tyle sam fakt wyciągnięty np. z prasy, ale ton, w jakim odbywa się jakaś rozmowa. Ja pamiętam na przykład taki wywiad z Alvaro Moratą, gdzie ten wywiad spisany od A do Z być może nie byłby tak interesujący. Ale słuchając tego wywiadu z Alvaro Moratą, ja, ja słyszałem na przykład człowieka niezwykle przybitego. I moim zdaniem, Kibic, który po prostu przeczyta fragmenty tego wywiadu, czasem nawet nie wyłapie tonu, tej atmosfery, w jakiej to wszystko się odbywało. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, uważam, że jak najbardziej warto takiego języka się nauczyć. Jeśli chcesz być ekspertem od Bundesligi, to znajomość języka niemieckiego może Ci dać bardzo wiele i Tomek Urban jest tego najlepszym przykładem. Adaś, jaki obecnie może być najlepszy kandydat do rotacji dla Roberta Lewandowskiego w Barcelonie? Zakładam, że nie pytasz o piłkarzy, którzy są już w Barcy i jest jeden taki piłkarz moim zdaniem totalnie przeoczony przez rynek. Piłkarz, którego te topowe kluby w Hiszpanii postrzegały jako taki towar nie do końca ekskluzywny, a to jest zawodnik, który gdziekolwiek ostatnio gra, strzela gole hurtowo. I to jest piłkarz, który trafił do Espaniolu, nazywa się Joselu. Piłkarz, który przerasta Espaniol. Piłkarz, który ostatnio grał w Deportivo Alaves, które spadło, ale totalnie przerasta to Alaves. Nie mam w głowie w tym momencie wszystkich liczb hostelu, możecie to sobie sprawdzić, ale to jest piłkarz, który po prostu gwarantuje gole. Typowa dziewiątka, zawodnik, który wygrywa od lat najwięcej pojedynków powietrznych w lidze hiszpańskiej. Jeśli pytasz o takiego zadaniowca w typie Luka de Jonga, że nie układa ci się mecz, potrzebujesz takiej tyczki do wstawienia w pole karne, żeby ktoś do niego dośrodkował i strzelił gola. To moim zdaniem, Hoselu byłby idealny, ale też mam świadomość, że z punktu widzenia takich klubów jak Barca, Real czy, czy Atletico, w Atletico on też by się przydał, i to moim zdaniem chyba najbardziej z tych wszystkich klubów, czy w Sewi, oni pewnie tak sobie myślą, Hoselu, piłkarz koło trzydziestki, taki nie wiem, niezbyt ekskluzywny w swoim graniu, nic wyjątkowego, a są gole, i wydaje mi się, że z tego względu po prostu te kluby po niego nie sięgnęły, a sięgnął Espaniol, i moim zdaniem, jeżeli Espaniol się utrzymał ma w Primera División, to po prostu dzięki Hoselu. Sebastian Matyszczak, co dalej z Superligą? No ja już po tych wszystkich cyrkach związanych z wystąpieniem Florentino Pereza w Chiringuito i tak dalej, kiedy to wszystko zostało przedstawione w sposób niezbyt profesjonalny, mówiłem, że ten temat wróci no i ten temat wraca. Ta Superliga po prostu zaczyna powolutku nabierać kształtu. Zaczyna wyglądać w sposób bardziej profesjonalny. Natomiast cały czas ten temat troszkę jest w powijakach, więc nie chciałbym tutaj jakoś szczegółowo do tego się odnosić, bo Skomentuję na przykład, co się za chwilkę to będzie nieaktualne, więc poczekajmy, aż pojawią się jakieś kolejne tematy mm, związane z Superligą i być może wtedy nagram jakiś taki odcinek przekrojowy, bo już mieliśmy Superligę, która wybuchła, dzień później wszystko zostało zgaszone, potem była przerwa, no i teraz ten temat wraca. Michał, czy uważasz, że Haland psuje grę City? Pep chyba wolałby kreatywnego pomocnika. No, Pep kiedyś miał powiedzieć, że on, gdyby mógł, to najchętniej wystawiłby w ogóle 10 środkowych pomocników, i wtedy drużyna funkcjonowałaby idealnie. Ja nie ukrywam, że nagrywając odcinek o Erlingu Halandzie, kiedy on podpisywał kontrakt z Manchesterem City, spodziewałem się podobnego scenariusza, ale nie identycznego, który teraz ma miejsce. To znaczy, możecie nawet sobie odwinąć ten odcinek. Powiedziałem, że Haland przyjdzie i Haland będzie strzelał gole, bo on gole będzie strzelał wszędzie, w każdym kontekście. Natomiast nie do końca będzie pasował do taktyki Pepa, ale spodziewałem się, że na początku będzie problem z tym wpasowaniem Halanda do taktyki The Citizens, ale na dłuższą metę właśnie już po kilku miesiącach ten temat zniknie. A tu się okazało, że na początku Haaland po prostu naładował tych goli tyle, że więcej się nie dało, a ten temat jest podnoszony teraz. Więc spodziewałem się troszkę odwrotnej kolejności. Natomiast wydaje mi się, że mówimy o piłkarzu tak zjawiskowym, że w pewnym momencie po prostu i, i on włoży jakiś wysiłek, żeby dostosować się do tego City. I też City po prostu znajdzie mm, pewnie więcej jakichś sposobów, żeby jeszcze bardziej wykorzystywać tego Erlinga Halanda, Ponieważ nawet jeśli masz ekipę o określonej tożsamości, właśnie jak Manchester City, która sama w sobie może lepiej funkcjonować z fałszywą dziewiątką, czy, czy bez takiego piłkarza właśnie goleadora jak Erling Haaland, to jeśli ściągasz gościa, który gwarantuje strzelanie goli tak seryjne, to grzechem byłoby po prostu nie wycisnąć tej cytryny na maksa. Więc <laughs> tak to widzę. Luki, nie do końca potrafię przeczytać ten link. Dlaczego pan tak nienawidzi Viniciusa? Wiesz co, bo ja generalnie jestem z natury takim człowiekiem, który wszystkich nienawidzi. Wiesz, nienawidzę piłkarzy, jakich oglądam. W ogóle masakra, nie? Bez kija nie podchodź. A mówiąc zupełnie serio, y po nagraniu ostatniego odcinka na temat Viniciusa na Twitterze przyczepiło się do mnie mnóstwo kibiców Barcelony, że bronię Viniciusa, więc myślę, że wypadałoby znaleźć tutaj gdzieś, nie wiem, jakiś taki wspólny mianownik. Moje spojrzenie na Viniciusa jest takie podkreślę to po raz kolejny był na ten temat odcinek, ale być może nie wybrzmiało to dobrze starałem się też to uzupełnić kolejnym postem na Twitterze. Skala hejtu, który spada na Viniciusa w Hiszpanii jest absurdalna. Żaden piłkarz na coś takiego nie zasługuje, ale Vinicius nie zrobił tak wielu złych rzeczy, żeby był postrzegany tak bardzo jako persona non grata i żeby zasługiwał na tak wiele prowokacji. Natomiast w tym momencie, w piłce hiszpańskiej doszliśmy do takiego momentu, w którym sędziowie nie będą chronić Viniciusa, bo go nie chronią. Wygląda na to, że nie będzie też żadnych odgórnych decyzji, by to wszystko powstrzymać, co dzieje się wokół Viniciusa. Całą tę toksyczną atmosferę. Więc powiedziałem, moim zdaniem, Vinicius powinien nauczyć się łapać do tego wszystkiego dystans. I po prostu na to wszystko nie reagować. Nie ma innego wyjścia. Ja nie twierdzę, że Vinicius w tym momencie jest winny, że Vinicius zasłużył, żeby ktoś wywieszał tę kukłę. Nie. Nikt na coś takiego nie zasłużył. Nikt nie, zasłu nie zasłużył na takie okrzyki, jakie spotykają Viniciusa. Natomiast to, że Pablo Mafeo biega wokół Viniciusa i udaje, że płacze, uważam, że to jest cyrk, że to jest kabaret i jakiś element tresztoku. Natomiast to dzieje się dlatego, że Vinicius po prostu reaguje na bardzo wiele prowokacji. I często też, kiedy sędzia po prostu podejmuje jakąś zwykłą decyzję na boisku, to Vinicius się uśmiecha, odwraca się do kibiców. No widać po nim, że każda decyzja go rusza. A gdyby on postępował troszkę bardziej jak Rodrigo, czyli został wycięty, dobra, jedziemy dalej, jedziemy dalej i tak dalej, to to po prostu zostałoby zgaszone. Ale Chcę to podkreślić jeszcze raz. To, co dzieje się wokół Viniciusa, jest nieproporcjonalne do tego, co sam wini robi na boisku. I to jest moja prawda futbolu na temat Viniciusa. Łukasz, czy Betis ma potencjał, żeby zrobić top 4 w tym sezonie? Betis moim zdaniem jest klubem, jednym z najbardziej poszkodowanych klubów, jeśli chodzi o financial fair play na rynku hiszpańskim i biorąc pod uwagę, jak inteligentni ludzie pracują w Betisie, żałuję, że ci ludzie mają związane ręce i że mogą kupić jedynie w zasadzie Abnera Viniciusa i Jose Perasa wypożyczyć, no ale to nie jest jakiś wielki deal. W tym momencie pojawiła się informacja o tym, że Antonio Cordon, czyli dyrektor Realu Betis, człowiek, który naprawdę fenomenalnie zna się na rzeczy, twórca wielkiego Realu. Zamierza pożegnać się z Betisem i zrezygnować z ostatniego roku kontraktu, i od razu zakiełkowała mi w głowie taka myśl: Oho, facet jest świetnym dyrektorem sportowym, ale będąc dyrektorem sportowym, nie może być dyrektorem sportowym, bo nie ma kasy, żeby ją wydawać. Znaczy, kasę ma, ale nie może jej wydawać. Więc, żeby Betis miał, żeby Betis robił to top 4, wydaje mi się, że Financial Fair Play po prostu musi tutaj jakoś pomóc, czyli zostać zmieniony. Cały czas się kręcimy w ogóle wokół tego samego wątku, czyli Financial Fair Play. Niestety taki mamy klimat. Kreus. Kto po Ancelottim, Dlaczego będzie to znowu Zidane? Ja jestem przekonany, że Zidane jeszcze poprowadzi Real Madrid. O tym kiedyś mówiłem, że ten rynek klubów dla Zinedina, Zidane jest bardzo wąski i też Zidane nie ma takiej napinki, żeby przejąć, nie wiem, zgłosi się Tottenham, dobra, od razu idę do Tottenhamu. Myślę, że Zidan w swojej karierze poprowadzi reprezentację Francji, poprowadzi Juventus, poprowadzi ewentualnie PSG i jeszcze Real. Tak typuję. Ale kto teraz po Ancelottim, gdyby Carletto odszedł po tym sezonie, obstawiam Raula Gonzaleza. Mateusz, czy są jakieś zmiany w futbolu, które chciałbyś, by zostały wprowadzone i dlaczego? Czy sports washing się rozwinie w najbliższych latach, czy różne protesty i kampanie będą to hamować? Nie będą tego hamować, rozwinie się. Odpowiem tutaj krótko. Ulubione miasto do życia w Hiszpanii. Gdybym miał wybrać takie miejsce, w którym chciałbym żyć w Hiszpanii ze względu tam na obecność, bliskość morza, gór, kuchnie, temperaturę, wszystko to postawiłbym Katalonię, ale nie samą Barcelonę, która dla mnie jest miastem takim, żeby żyć na co dzień zbyt zatłoczonym, więc Gdybym miał wybrać tak w idealnym świecie, to pewnie znalazłbym jakąś miejscowość tam 50 km na przykład od Barcelony. Albo troszkę więcej, typu Tarragona. Ja też nie potrzebuję, nie wiem, wielkiego miasta, żeby funkcjonować w nim na co dzień. Jeśli chodzi o te zmiany w futbolu, format rozgrywek, meczów i tak dalej, to wydaje mi się, że będziemy szli w kierunku zatrzymywania zegara. Przede wszystkim, kiedy są te przerwy, żeby mecze nie trwały tam po 40 czy 50 minut, jeśli chodzi o ten czas gry netto. Plus pójdziemy w kierunku takiego... Wielkiego show ala Super Bowl. Oczywiście nie aż takiego, no bo to jest gigantyczne wydarzenie, ale czegoś w tym stylu. Żeby przy, mm, żeby przy piłce były też różne koncerty i tak dalej. Po prostu, żeby to było wielkie wydarzenie. Michał B., jakbyś mógł wybrać dwóch trenerów do godzinnego wywiadu po jednym z primera, jednym z segunda, to kto by to był, liczę na zaskoczenie. Puh, 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 Liczysz na zaskoczenie? No chciałbym pogadać z Andrzej to jest chyba naturalne, ale. Hmm. Chciałbym zapytać Sam Paolego o pracę w reprezentacji Argentyny z Leo Messim Myślę, że Setien to jest taki człowiek, który ma naprawdę dużo do powiedzenia, i, i często wywiady z nim są wbrew pozorom bardzo ciekawe. Myślę dalej, kogo mógłbym tutaj wskazać: Andoni i na pewno jest taką postacią o, o bardzo bogatej historii. Ale jeśli chodzi o Segunda, to wskażę dwóch trenerów. Joseba Echeberria, prowadzący Mirandes, jego chciałbym zrobić do The Legends, ponieważ jest legendą atletiku i mam go gdzieś na swojej liście. Ale jeśli chodzi o trenerów, którzy mogliby ciekawie opowiedzieć o kulisach funkcjonowania wielkiego klubu, to postawiłbym na dwa nazwiska. Eder Sarabia, były asystent Kike Setiena, który prowadzi Andorre, mógłby opowiedzieć o pracy Setiena w wielu klubach, w Barcelonie, w Betisie i w Las Palmas, jak ta kariera była budowana. Plus sam Eder Sarabia jest bardzo taką bogatą osobowością. Plus Garcia Pimienta, prowadzący Las Palmas, by wytłumaczył, dlaczego on w ogóle wyleciał z tej Barcelony, z rezerw Barcelony w takich nieoczywistych okolicznościach. I to jest też człowiek, przez którego ręce przewinęło się bardzo wielu młodych, utalentowanych piłkarzy w Barcelonie. I, i to chyba to są te główne nazwiska, bo poza tym raczej nie widziałem takich trenerów akurat w Segunda División, których mógłbym wskazać. No wiadomo, że też Raul, no ale to nie jest Segunda División. Tokaj. Możesz przywrócić do primera kogoś z dwójki Malaga Deportivo? Kogo wybierać i dlaczego? Deportivo. Większa tradycja, większa historia, większa taka kultura kibicowska, większe postaci, powrót Lukasa Pereza. No nie wiem, dla mnie Depor, nawet kiedy było takim klubem już na poziomie Primera División drugoligowym, że było widać, że tam są słabi piłkarze i tak dalej, to wciąż było po prostu wielkie Deportivo. I wciąż na przykład mecz Barcelona-Deportivo, Real-Deportivo, Valencia-Deportivo po prostu brzmi troszkę inaczej niż barcelona łeska a Malaga dla mnie mimo wszystko nie jest aż tak wielką instytucją. Malaga nie napisała aż takiej historii. Więc zdecydowanie depor. Inny potencjał kibicowski też. Hubert Warpechowski kiedy lewy wróci do formy sprzed Mundialu, no moim zdaniem, ostatni mecz z Villarrealem był po prostu najlepszym w wykonaniu Polaka, i, i to był taki mecz, w którym było widać większą koncentrację, mniej strat u roberta Lewandowskiego, lepszą gretyłem do bramki, dużo lepsze rozgrywanie mniej jakiejś takiej sytuacji, gdzie piłka po prostu odskakiwała lewemu. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale takie sytuacje ostatnio się zdarzały, więc nie wiem, czy mecz z Villarealem oznacza, że Lewy już wraca do formy sprzed mundialu, ale w meczu z Villarealem lewy po prostu zagrał bardzo dobrze, a gdyby wykorzystał jeszcze sytuację sam na sam z Peperejną, to moim zdaniem zasłużyłby na dziewiątkę za swój występ. A tak to powiedziałbym, że siódemka, no bo jednak zmarnowane sytuacje sam na sam jakoś muszą ci notę obniżać. Artur Chmielewski, pogdybajmy, wygrywasz absurdalną ilość pieniędzy w loterii, masz spokój finansowy na 2-3 pokolenia do przodu, zostajesz dalej w zawodzie i szaleństwa zostawiasz na emeryturę, czy mimo wszystko pomyślałbyś o innej karierze? Zostaje dalej w zawodzie, pewnie jakoś tam przedefiniowałbym swoją codzienną pracę, ale chciałbym cały czas komentować mecze. Na pewno i myślę, że vloga też chciałbym nagrywać, bo ja to bardzo lubię i takie było założenie od samego początku, że ja tego vloga traktowałem w sposób taki bardzo hobbystyczny i nie wiem, lubiłem się dzielić swoją opinią na tematy piłkarskie, a później okazało się, że ten vlog po prostu urósł niesamowicie i teraz zerkam na statystyki. Wyświetlenia z ostatnich 28 dni 1,7 miliona. Hmm subskrypcje rosną, w zasadzie wszystko na tym kanale rośnie, także bardzo Wam za to dziękuję, bo praktycznie z miesiąca na miesiąc jest tego coraz więcej. I nie chciałbym z tego rezygnować, nawet gdybym tam miał 20 milionów złotych. Krzysztof Wiśniewski, patrząc na obecny rynek, czy któryś z klubów Premier League wykupi Frana Garcia w domyśle po tym, jak Fran, obecny lewy obrońca Rajowa, Jecano, wróci do Realu Madryt? Myślę, że tak, po prostu. Jeśli Fran Garcia nie przebije się w Realu Madryt, a mam wątpliwości, czy to już teraz jest piłkarz gotowy na Real, to kto miałby go kupić, jeśli nie Premier League? No, Hiszpanie nie mają kasy po prostu, więc, jeśli już to Premier League. Labierest Mavi. Ojej, tutaj brakuje mi przecinków albo pauz. Jeśli przeczytałem ten nikt źle, to przepraszam. Wolałbyś zobaczyć Milika w Sewilli czy Ziela w Atletico? Milika w i San Paoli prosił ostatnio o napastnika, który zagwarantuje 20 goli. Milik tylu by nie zagwarantował, ale 10 by zagwarantował, bo jest świetnym napastnikiem. A Zielu w Atletico zostałby po prostu zmarnowany. Majki FCB. Czy Bayern żałuje niekupienia Nikolasa Pepe? Proszę już, nas teraz pytam. Nie do końca wiem jakby skąd wynika to pytanie, ale pamiętam, że Nicolas Pepe, kiedy opuszczał Ligę Francuską, zanim nie podbił Arsenalu, tak naprawdę, miał wynik na poziomie ponad 20 goli i ponad 10 asyst w Digę. No to to jest kosmos, tak naprawdę, który zwiastował wielką karierę, która później tak wielką się nie okazała. Damian Gazda, czy była spowodowana niechęć Szewiego do Memphisa? W momencie braku lewego wolał sięgać po Torresa lub Fatiego na 90. Ja nie jestem fanem Memphisa Depay'a, muszę Wam przyznać. Naprawdę. Nie miał takiej umiejętności rozgrywania, chociażby jako napastnik. To był taki piłkarz trochę zawieszony pomiędzy pozycjami. Nagrywałem o tym ostatni odcinek, więc nie chcę tutaj tego powielać, ale moim zdaniem Memphis po prostu nie pasował do tej Barcelony. Po pierwszych meczach rozbudził apetyty, wydawało mi się, że on się do tego dostosuje, ale tak na dłuższą metę. Ani nie ten poziom, ani nie ten profil. Tak uważam. Miecka Piotr. Często kibice mi piszą swoją drogą takie komentarze, oj, za dużo Realu czy Barcelony na tym kanale, a później okazuje się, że prawie wszystkie pytania są Reali o Barcelonę. Kilka pytań dotyczących Barcy. Dlaczego Barsa nie potrafi sprzedawać piłkarzy? No, bo była kiepsko zarządzana. Myślę, że Mateo Alemani może to zmienić. Skąd taka bierność do sprowadzenia graczy z rynku południowoamerykańskiego? Jest to związane z limitem piłkarzy spoza Unii, czyli możesz mieć takich trzech? To po pierwsze. A po drugie ceny za tych piłkarzy po prostu skoczyły brutalnie po transferach Viniciusa i Rodrigo i każdy na to narzeka, że Real Madrid troszkę ten rynek popsuł, no i Real wykorzystał ten rynek znakomicie. Ale mam wrażenie, że po powrótku ten rynek wraca do łask. Abner Vinicius w Betisie, Andrzej Santos w Chelsea, Vitor Roque teraz, o którego zresztą pytasz, czy to jest dobry ruch jako alternatywę dla lewego. Odpowiem Ci tak. Nie mam wyrobionej opinii na, na temat Vitora Roque, ponieważ do tego momentu nie widziałem wystarczającej liczby spotkań. Widziałem w zasadzie skróty jego występów, ale jeżeli Vitor Roque pojawi się w piłce hiszpańskiej czy w piłce europejskiej, bo działacze jego klubu już mówią, że trwa pewien wyścig wśród tych potentatów, to na pewno nagram tutaj odcinek i przygotuję po prostu coś większego. Amrabat czy Zubimendi jako zastępca Busiego Amrabat dla mnie byłby bardziej zastępca Kessiego, tego typu środkowego pomocnika, a Zubi Mendy jako zastępca Busiego, tak. Tomasz Brzeziński, whisky z kolą czy bez. Zdecydowanie bez, ale szczerze mówiąc nie pamiętam kiedy po raz ostatni piłem. Artur Chmielewski, który polski zawodnik młodego pokolenia zapowiada się najlepiej ode mnie, Kamiński, chłopak poukładany w każdym aspekcie. Tak, no, Kamiński ma wszystko, żeby zrobić wielką karierę. Nie widać takiego ewidentnego braku u tego piłkarza, więc tutaj rzeczywiście można mieć olbrzymie nadzieje, też super głowa, bardzo dobry charakter. A z młodych polskich piłkarzy występujących w ekstraklasie, wskazałbym Kacpra Tobiasza, aczkolwiek początek rundy wiosennej, albo początek wiosny, słaby w wykonaniu bramkarza Legii. Sporo takich sytuacji, kiedy Mógł zachować się lepiej, no ale młody bramkarz to jest naturalne, że takie coś się zdarza. Nie skreślałbym Karola Niemczyckiego, bramkarza Krakowi, któremu wygasa kontrakt i który za chwilkę może wylądować w interesującym klubie. I Filip Szymczak z Echa Poznań. To jest dla mnie napastnik, u którego widać bardzo ciekawy sposób poruszania się po boisku chociażby i bardzo mi się podoba ten napastnik. Mimo, że liczby być może nie imponują, to myślę, że zrobi karierę. Tak bym powiedział. Marcin Moderacki. Zakładając dalszą dominację Premier League i słabnięcie La Liga, czy uważasz za realne transfery takich graczy jak Gavi, chyba, Pedri, Vini, Rodrigo? Nie, ponieważ Real i Barcelonę wyłączamy tutaj poza nawias. Gdyby ci piłkarze grali w Betisie, to wszyscy za chwilkę by trafili do Premier League. Antoni Janas. Ulubiony Marek, Mateusz i Mariusz w polskiej piłce? <laughs> Powiem Ci tak. Jakbym zaczął sobie to sprawdzać, weryfikować, to na pewno zmieniłbym zdanie, ale ulubiony Marek. Marek Motyka. Mega fajny gość. Przesympatyczny facet. Ma, na przykład Marek Motyka to był gość, do którego dzwoniło się na przykład po komentarz na temat jakiegoś jednego zagadnienia związanego z Wisłą czy Krakowią i rozmowa trwała 50 minut. Mateusz, no to zdecydowanie Mateusz Klich. Też super osobowość i bardzo fajny facet. I ulubiony Mariusz. Nie wiem, Mariusz Przybylski, Mariusz Job. Nie wiem, no niech będzie Mariusz Job, bo to jest autor... Mam wrażenie, że najbardziej kuriozalnej bramki, jaką widziałem w życiu na stadionie. Kibice Ekstraklasy doskonale wiedzą, co mam na myśli stadion, hutnika, suche stawy. Nigdy już czegoś takiego nie zobaczę, tak mi się wydaje. I reakcja kibiców, reakcja dziennikarzy na trybunie prasowej działy naprawdę jakby ufo wylądowało na tym stadionie. <laughs> Lil Mundrek, czy byłoby ci przykro, gdyby twój syn w ogóle nie interesował się piłką nożną? Nie, bo nie wymagam od niego tego. Na razie nie wykazuje żadnego zainteresowania piłką nożną, mając. Blisko 2,5 roku. Nie wymagam tego zupełnie. Karol Koszyk, czy widziałby się Pan w roli tłumacza członka sztabu odpowiedzialnego za translację z języka piłkarskiego portugalskiego na piłkarski polski, czy to piłkarzom, czy na konferencjach. Dostałem takie pytanie ostatnio po zatrudnieniu Fernando Santosza pewnie nie wiem, ile set razy, ale po pierwsze nie ma takiej możliwości, żeby PZPN cokolwiek takiego mi zaproponował, ponieważ byłem wielokrotnie krytyczny wobec PZPN-u, więc widziałbym tutaj pewien zgrzyt. Po drugie, odrzuciłbym taką ofertę, mówię to teraz na. 100%, niezależnie od tego, jakie tam byłyby warunki. Naprawdę odrzuciłbym taką ofertę, ponieważ mnie zależy na komforcie pracy, zależy mi na tym, żeby pracować w takim miejscu, które lubię wykonywać rzeczy, które lubię, a ja po prostu nienawidzę pracy tłumacza. Może to brzmieć dziwnie, ponieważ skończyłem filologię portugalską, ale zdarzało mi się tłumaczyć różne rzeczy. Zdarzało mi się tłumaczyć książkę Harego Rednapa, autobiografię na język polski. Zdarzało mi się tłumaczyć programy. Na przykład Krzysiek Stanowski i Piotr Koźmiński kiedyś w Orange'u, jakie to były czasy, ile to było lat temu, prowadzili taki program z Marco Pajszał i z Bernardo waszką Seloszem. Byłem napastnikiem Zawiszy i była taka sytuacja, że ja, ja miałem tłumaczyć po prostu na bieżąco i e, ten program był tak przygotowywany na szybko, zapytał czy przetłumaczyć? no dobra, mogę przetłumaczyć, no przysługa koleżeńska można powiedzieć i y y y Przyjechałem tam do redakcji i zadałem takie pytanie. Panowie, ale w którą stronę ja mam tłumaczyć? Czy mam tłumaczyć Wam to, co mówią piłkarze, czy piłkarzom to, co mówicie Wy? O kurczę, nie pomyśleliśmy. No to w dwie strony. Po godzinie tego programu, tłumacząc na polski i na portugalski, robiąc to jak najszybciej, żeby nie zabić dynamiki programu, to bo nie wiem, godzina 14, ja nie wiedziałem, jak się nazywam. Po prostu poszedłem z tego orężu do galerii złote tarasy, która była obok i tak sobie usiadłem i myślałem, że będę patrzył w białą ścianę, żeby mi fale mózgowe znowu zaczęły nadawać na właściwym poziomie. Ja po prostu tego nie lubię, bardzo nie lubię. Tłumaczenia w jakiejkolwiek postaci, więc nie chciałbym na pewno tego robić, i niezależnie od tego, jaką propozycję bym dostał, a na pewno bym takiej nie dostał, odrzuciłbym taką opcję. Mateusz, dlaczego Kanal Plus nie założył nowego kanału na YouTube, fajne programy, a zasięgi beznadziejne. No i to jest taka moja prośba do Was, bo rzeczywiście. Programy są fajne, a, a często widać, że algorytm nie funkcjonuje tak jak powinien i że niektóre produkcje nie są tak często polecane. Więc moja prośba jest taka: jeżeli uznacie, że coś na kanale YouTube'owym, kanal postport Sport jest godne polecenia, to zostawcie po prostu tam komentarz, łapkę w górę czy, czy coś takiego. To na pewno te algorytmy w taki organiczny sposób odbudujemy, bo rzeczywiście uważam, że tam jest sporo naprawdę interesujących programów i warto tam zerkać. No to są treści otwarte, czyli nie wiem, magazyny ligowe, magazyny La, La Liga, bramki, kontrowersje, wszystko jest otwarte, więc mam nadzieję, że <laughs> uda się to odbudować. To Tobikso, proszę tak szybko nie przerywać innym wypowiedzi w La, La Liga czasami to brzmi aż za bardzo wytycznie, nie do końca rozumiem i wszystko takie ucięte do granic możliwości, ciężko się tego słucha w niektórych momentach. Wiesz co, ja generalnie nie mam w sobie czegoś takiego, żeby generalnie ludziom przerywać. Natomiast Mam takie, jeżeli czuję, że na przykład program staje się zbyt wolny. I na przykład, nie wiem, wydzwaniamy kogoś transferowym, my nie jakiegoś agenta piłkarskiego i czuję, że on przeciąga, przeciąga, przeciąga. Trzeba mu przerwać. Natomiast co do programu Ola La Liga, to jest program telewizyjny, który trwa 52-55 minut. I czasami muszę przerwać, żeby pójść dalej, żeby wypuścić kontrowersje, żeby wypuścić jakieś obrazki. Program telewizyjny nie jest z gumy, więc muszę przerywać. Przepraszam, jeśli dla Ciebie to brzmi. W jakiś taki, nie wiem, arogancki sposób, ale tam nie ma cienia czegoś takiego, tylko po prostu taka dyscyplina antenowa przede wszystkim, czyli żeby zmieścić się z wszystkim. Embronisz, zdajesz sobie sprawę, że nadużywasz słowa właśnie. Nie, ale za każdym razem, kiedy nagrywam Q&A, ktoś inny zarzuca mi, że nadużywam jakiegoś słowa. Ostatnio było, natomiast, jakieś tam jeszcze inne, więc ja staram się zwracać na to uwagę. Jeśli ktoś mi coś takiego napisze, to biorę to do siebie i zwracam na to uwagę. Ale akurat w kontekście właśnie to nie wiedziałem. Ostatnio ktoś mi zarzucił, że nadużywam słowa narracja, więc postaram się go nie nadużywać. Michał, kiedy Roki u ciebie? Moim zdaniem wejdziecie w spółkę. Mam nosa? Nie, nie ma takich planów. Roki przeszedł do Kanal Plus i. Będzie robił swoje rzeczy w Kanon, plus w żadnej spółki nie, nie planuje. Olson, powiedz o ewaluacji pracy komentatora, jak ocenia się jego progres i to, czy zasługuje na podwyżkę, również w drugą stronę. To nie jest pytanie do mnie, ponieważ ja nie jestem od ewaluacji pracy komentatora. Ja po prostu komentuję mecze i tyle. Za nic innego jakby nie odpowiadam. Janek, czy macie w planach z żoną drugie dziecko? Nie mamy, w planach na pewno. Filip 1980, kogo lubisz, a kogo nie lubisz z uniwersum dziennikarskiego? Jest wiele osób, które lubię. Wiele osób pewnie się poczuje pominiętych, no ale w każdej stacji są osoby, które bardzo lubię, więc byłbym w stanie pewnie takich nazwisk wymienić z 20 i nie wiem, czy jest sens, szczerze mówiąc, w to wchodzić, bo na pewno, na pewno ktoś się poczuje dotknięty. No, z kim mam teraz taki najbliższy kontakt, to na pewno Łukasz Wiśniowski, Mateusz Okuszewski, Filip Kapica, zwłaszcza teraz po transferze. Weszło to było na przykład Kuba Olkiewicz, który teraz jest w gol.pl. Nie chcę naprawdę nikogo pominąć. W Viaplayu są ludzie, których bardzo lubię. Piotrek Domagała, Tomek Urban, Dominik Guziak, Piotrek Dumanowski. Na pewno kogoś pominę i za chwilkę będzie mi głupio, że tego nazwiska nie wymieniłem, więc... A kogo nie lubię? Nie ma takich osób w tym momencie, których ewidentnie nie lubię. Kiedyś były takie osoby, na przykład jacyś starsi dziennikarze, którzy, którzy mnie drażnili, ale to... Mam ich gdzieś, szczerze mówiąc, więc nawet nie ma we mnie czegoś takiego, że nie wiem, że czuję do kogoś jakąś bardzo dużą niechęć. Nie mam takiego charakteru, żeby kogoś jakoś bardzo hmm, nie lubić, hmm, aczkolwiek niektóre zachowania poszczególnych dziennikarzy mnie irytują i <laughs> zakładanie masek, że tak powiem, jak widzę dziennikarza w programie. E i wiem, że to nie jest ten dziennikarz, tylko kreacja, którą założyłem na potrzeby programu. Piotr Górny. Komentowanie reprezentacji Polski czy komentowanie Champions League? Komentowanie Champions League. Uważam, że zdecydowanie lepiej bym się w tym odnalazł. Patryk Hamontana. Jak pan się czuje z tym, że Kościół redaktora Czwiąkały stworzył z pana topowego komentatora, mimo że jest pan bardzo średnim komentatorem, a mecz Betis kontra Barcelona był tego przykładem? Po pierwsze, panie Patryku, nie widzę, żeby było coś takiego jak Kościół, bo Kościół to wydaje mi się takie bardzo w takim kontekście pejoratywne określenie i też nie lubię jakichś określeń typu fani czy coś. Ja, ja uważam, że po prostu mam odbiorców moich materiałów czy, czy kibiców piłkarskich, więc używanie słowa Używać słowa kościół, to można w kontekście jakichś, nie wiem, celebrytów, piosenkarzy, ludzi, którym rzucają się na szyję, więc uważam, że jest to nieadekwatne. Jest pan bardzo średnim komentatorem. Mecz Betis Barcelona był tego idealnym przykładem. Tutaj wracamy do takiej kwestii. Każdy oczekuje od komentatora czegoś innego, zwłaszcza od współkomentatora. Są komentatorzy, którzy stawiają wybitnie na ciekawostki, na opowiadanie różnych historyjek podczas meczu. Ja tak nie postępuję. Postępowałem tak na początku, uważam, że to był błąd i uważam, że robiłem mega źle wtedy i że bardzo źle komentowałem te mecze na początku. Mówię to wprost. Gdybym sobie to teraz puścił, to bym powiedział: Nie, no, jakim cudem ja się utrzymałem. Ale się utrzymałem, ponieważ zacząłem zwracać uwagę na wiele rzeczy, rozmawiać z różnymi ludźmi, którzy zwracali mi uwagę, co robiłem źle. Sam często też pytałem starszych kolegów, co powinienem poprawić, i często zwracali mi uwagę właśnie na różne historie, więc ja mam świadomość, że to jest taka praca, przy której nie da się wszystkim dogodzić. Ponieważ każdy oczekuje od komentatora po prostu czegoś innego. A ja też nie będę komentował w taki sposób, żeby koniecznie nagiąć się w jakąś stronę, bo przestałbym być naturalny. Dlatego nawet jeżeli ja. Nie wiem, uznam, że skomentowałem jakiś mecz bardzo dobrze, to dla ciebie może on być skomentowany bardzo źle. Inna sprawa, że ostatnio na przykład wchodząc na, na Twittera, to mam takie wrażenie, że wszyscy we wszystkim są totalnie beznadziejni. I tu nie mówię o mnie, tylko ogólnie o, o wszystkich. I dałeś przykład meczu Betis kontra Barcelona. Ne, powiem ci tak, ja uważam, że w tej pracy hmm, trzeba dojść do takiego momentu, kiedy jesteś w stanie sam siebie ocenić e, i wiedzieć, czy wykonałeś swoją pracę dobrze, czy źle. Ja jestem wobec siebie bardzo krytyczny i jeśli coś zrobię źle, to mam do siebie pretensje. Na przykład uważam, że ostatnie spotkanie Flamengo z Al-Hilal komentowałem średnio. Nie czułem się też najlepiej, ale komentowałem je po prostu średnio i miałem taką świadomość. I gdyby ktoś mi napisał po tym meczu, słuchaj, jakoś źle ten mecz skomentowałeś, nie miałbym do takiej osoby pretensji, bo też czułem, że tysiąc że meczów skomentowałem lepiej. Jeśli chodzi o ostatnie mecze, uważam, że akurat Betis Barcelona to był mecz, który wyszedł mi najlepiej. Jeśli chodzi o ocenę jakichś sytuacji boiskowych, interpretacji jakichś decyzji sędziego. Tempo tego meczu, niezagadanie tego meczu, wyłapanie jakichś tam nowinek taktycznych, ról poszczególnych piłkarzy. Dlatego yy, wydaje mi się, że trzeba mieć w sobie po prostu taką równowagę, która pozwoli ci miarodajnie ocenić swoją pracę, niezależnie od tego, co przeczytasz na swój temat. Bo jak komentujesz mecze Barcelony czy Realu, zawsze będzie jazda brutalna, niezależnie od tego, jak ten mecz skomentujesz zdarzały mi się klasyki, po których czułem, że, że stać mi było na lepsze komentowanie. Zawsze tak jest. Bo nie wiem, masz pretensje do siebie o, o coś, że tam powiedziałeś. Yy, a potem wchodzę na przykład na Twittera jest mnóstwo pozytywnych. Zdarzało się, że, wykona, że czułem, że wykonałem swoją pracę bez zarzutu, że niczego nie zawaliłem, że dobrze oceniłem poszczególne sytuacje. Tak było przy okazji tego starcia. Wchodzę i jest jazda. Więc uważam, że trzeba dojść do takiego momentu, kiedy coś takiego po prostu nie wyprowadza się z równowagi, żeby móc trzeźwo nie jakoś hurra, optymistycznie, ale trzeźwo i rozsądnie ocenić swoją pracę. Więc yy, czy Kościół stworzył ze mnie topowego komentatora? Yy, tak jak mówię, nie zgadzam się ze słowem Kościół, które tu jest totalnie nieadekwatne. Yy, czy topowego komentatora to też wszystko zależy, tak naprawdę, od, od tego, jak to moją pracę ocenia. Yy, natomiast jeśli chodzi o taką, powiedziałbym, rzetelną ocenę mojej pracy, ja twardo stąpam po ziemi i naprawdę często jestem wobec siebie turbo krytyczny. Moja żona twierdzi, że to jest jedna z moich największych wad, że bardzo rzadko jestem zadowolony ze swojej pracy, a zdecydowanie częściej dostrzegam jakieś minusy, że coś zrobiłem źle, albo że na przykład mecz komentowałem dobrze, ale i tak czuję nie no, można było to zrobić lepiej. Natomiast od kiedy ja wykonuję tę pracę, a to jest chyba ósmy sezon komentowania, była jedna stacja, która nie złożyła mi propozycji pracy albo współpracy. Jedna. Jeśli chodzi o, o stacje w Polsce, dlatego uważam, że gdybym komentował te mecze w sposób fatalny, beznadziejny, to nikt nie zwróciłby na mnie uwagi. Po prostu nie dostawałbym, pracując w Eleven wszystkich klasyków, bardzo wielu meczów w Realu, czy Barsy, czy jeszcze wtedy Bayernu. Tak samo teraz Kanał Plus, mnóstwo ciekawych spotkań do komentowania, nie dostałbym programów do prowadzenia. Uważam, że po prostu gdybym był nie wiem, nawet średnio beznadziejny, albo nawet średnio, tak jak powiedziałeś, nie dostawałbym tych wszystkich rzeczy do robienia i to tyle tak tytułem odpowiedzi. Natomiast yy, mówię, wydaje mi się, że dobiłem po prostu do takiego momentu, kiedy sam jestem w stanie miarodajnie ocenić swoją pracę i jeśli skomentuję jakiś mecz, nie wiem, Realu Madryt bardzo dobrze i wchodzę na Twittera yy, i po meczu 200 osób mnie zarzuca, że jestem za Realem, a 100 osób, że jestem przeciwko Realowi, no to to jest po prostu yy, taka Immanentna część tej pracy i tego nie da się wyłączyć, więc mam świadomość, że zawsze tak będzie i ja tego w żaden sposób nie zmienię, dlatego wydaje mi się, że trzeba samemu wiedzieć, jak tę swoją pracę oceniać. No i to by było tyle, jeśli chodzi o ten, o ten wątek i o wszystkie inne wątki w QA. Przepraszam tych, którzy, których pytań nie odczytałem, ale jak zwykle było ich kilkaset. Za miesiąc prawdopodobnie zrobię kolejne QA. No i tyle. Dziękuję, do następnego razu.